Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj potrolujemy znowu was na serwerze kidowice.pl. A powiedziałem potrolujemy nie bez powodu, ponieważ pierwsze odcinki były solowe, a od dzisiaj zaczynamy odcinki grupowe. I dziś ze mną będzie Jagieł. Dzień dobry, szczęść Boże, witam. Oczywiście widzowie, jak chcecie kolejne odcinki z trollowania, koniecznie łapka w górę i subskrypcja. A my przechodzimy do trollowania was na trybie na trybie kidowice SMP na serwerze kidowice.pl. Dobra, panie Jagieł, kogo wybieramy dzisiaj na naszą ofiarę? Ofiarę? Ofiarę, nie, możesz, ofiarę ty, możesz ty wybrać. Będzie X-Hamster. X-Hamster? Dobra, widzę go. TP X-Hamster. Dobra, lecimy do niego. Okej. Okay. Jest na działce. Okej, widzę, że ma swoją działkę. Oj, biedny, że to na niego trafiło, ale spokojnie, widzę, jakoś mu to zrekompensujemy. Dobra, czy masz jakiś pomysł, jak możemy go strollować? Może tak, nie, ja ci najpierw pokażę. On plądruje. On plądruje, czyli to nie jest jego, myślisz? A tu w ogóle nie ma działki żadnej, czyli to nie jest jego. Aż, on patrz, po prostu... poleciał! Poleciał! Zginął? Nie. Przeżył. Dobra, czyli wiedział, że tu można tak spaść. Okej, okay, dobra, żyje. Ej, dobra, czekaj, musimy go jakoś strollować, tylko pytanie w jaki sposób. Czy on będzie miał włączone PvP, jak myślisz? Wydaje mi się, że nie będzie miał. Nie, hitnę go. Nie, no musiałbyś zejść z Vanisha. Musiałbyś zejść, ale ty jesteś na Vanishu, to też to nie działa chyba, wiesz? Dobra, czekaj, spróbujmy, spróbuję go na Troll V4 jakoś trollować, czekaj. Co byśmy mogli mu zrobić? Ja dalej nie wiem, jak działają wszystkie te opcje, które my tutaj mamy, więc musimy jakoś wykorzystać po prostu, więc wykorzystajmy na przykład, Rotate Player, nie wiem, co to zrobi totalnie, kliknijmy to. I gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest, coś mu się stało. Kręcić głową. Ale nie wiadomo co robi, co? Czekaj, a jak ja wezmę pochodnie... Ja to użyję na ciebie, poczekaj. Dobra, użyj to na mnie. Nie wiem, czy ty możesz na mnie takie rzeczy używać. No, oczywiście, że mogę. Dobra, on jest popsuty. A, on chyba nie może sterować odpowiednio. Czekaj, hamster. Ty też sobie teraz porób, tak? O nie, dobra, widzę co się dzieje. Wyłącz mi to! Wyłącz mi to! Bo się ciągle obracam, nie mogę nic zrobić! O nie, jakie to jest straszne! Dobra, wyłącz mi to, wyłącz mi to! Moment, bo nie wiem jak! Musimy mu też to wyłączyć, bo chłopiec, kurde, się robiło? Zepsuty. Ej, on wyszedł! Ej, dobra, wrócił, dobra. Okej, czyli pewnie pomyślał, że coś mu się zbugowało i że coś mu nie działa tak jak powinno, więc git już to ma naprawione i teraz normalnie chodzi. Dobra, okej, polećmy za nim, zobaczmy co on będzie tu kombinować. Póki co widzę, że zwiedza, ale on totalnie bez itemów? Słuchaj. Czekaj, ja sprawdzę co mam w ekwipunku. No. Ej, wybuchnie! Ojeju. Sprawdzam co... Ej, on nie ma nic w ekwipunku, stary, totalne zero, daję mu narzędzia. Daję mu narzędzia. Problem mam. Jaki? Ja... mam jakiegoś narratora. To musisz w ustawienia go wyłączyć. Czekaj, ja lecę za nim, ja mu włożę do ekwipunku najpierw kilof. Dobra, ma kilo w ekwipunku, zobaczymy czy on go zauważy w ogóle. Czy on za... O! Ma kilo w ekwipunku. Ma kilo w ekwipunku. Nie, on zginął! Dobra, upadł. X-Hamster nam upadł. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy X-Hamstera, dostał od nas kilof, ale niestety stracił go, więc jeszcze raz, wchodzimy mu w ekwipunek, dajmy mu siekierę, bo właśnie sobie kopię drewno, więc pomóżmy mu jakoś, bo to jest ewidentnie nowy gracz, który potrzebuje pomocy. Jest w szoku. Jest w szoku. O, jest, ma siekierę. Ma siekierę, no po prostu błogosławieństwo z niebios na niego spada. Masz oczywiście od nas taki prezent. Dobra, zobaczymy co on będzie zaraz kombinować. Ja myślę, że moglibyśmy go jakoś strollować zaraz na jakimś, prawda, tutaj Troll V4. I teraz tak, co byśmy mogli zrobić? Ja myślę, że jeżeli zrobimy na przykład coś takiego, że na przykład kurczę, moglibyśmy go zamrozić. Zamrażam go. On się teraz nie może ruszyć. Więc znowu będzie myślał, że ma coś... Albo nie, bo to jest bardzo podobne do tego, co miał wcześniej. Dobra, unfreezuję go, bo on póki co sobie coś kraftuje. Ale on jest w craftingu, no, go musimy, jak będzie bieg. Oj, wiem, jak będzie leciał, przygotujmy tą komendę. On nie będzie leciał, bo nie ma elytry na pewno. Ale nie, jak będzie skakał gdzieś. A, okej, tylko że wiesz, co jest najgorsze, że nie jestem w stanie tego tak szybko zrobić. Weź przygotuj sobie na unfreeza, ty. Ja ci powiem, w którym momencie masz to kliknąć, jak będzie trzeba. Dobra, poczekaj, obserwuję go, co on robi. Okej, postawił. Uwaga. Jest nad przepaścią, ale jeszcze nie. Teraz! No nie! Co robisz? No nie, nie. Kliknąłeś go? Nie, dobra. No trzymaj, bo on właśnie przeskakiwał faktycznie. Nie, on tu się wkopuje. On teraz coś tutaj kombinuje dziwnego. Nie zdążyłeś kliknąć. A kliknąłeś to w ogóle? O! Teraz, poczekaj! Nie! Dobra, czekaj, no, on się przygotowuje. Uwaga! Teraz! O, ty za co? Mam go! Jo! Jo!
On jest uratowany w tym momencie. Czekaj, czekaj. Jak ci powiem, że masz zrobić Unfreeza, to zrób mu Unfreeza, dobra? Dobra. Czekaj, ja wchodzę w niego. Czekaj, jaki on ma nick? Czy on wyszedł z serwera? Wyszedł z serwera, ja nie. Człowieku, my cię uratowaliśmy. Dobra, czekaj, i tak przygotuj sobie tam teraz tą pułapkę jak to się nazywa? Ja z pajęczyn, z pajęczyn. Co? A nie możesz na niego wejść, o kurde, jak on się pojawi, że on od razu spadnie. Dobra, czekaj, rozlejmy mu tu wodę. Bo on się tu pojawi w powietrzu. Dobra. Pomogę mu tu, dobra, teraz wpadnie do wody w razie czego. Jak się pojawi. Teraz pytanie, czy on wróci w ogóle. No nie, mogliśmy stracić naszą, prawda, osobę do trollowania. Dobrze, widzowie, jesteśmy przy kolejnej osobie. Tym razem nazywa się Xaveru, ponieważ tamten nasz poprzedni zawodnik niestety, ale zniknął po prostu i nie wrócił do gry. Więc no niestety musieliśmy porzucić tamto trollowanie, ale rozpoczynamy w takim razie nowe. Widzę, że jak ja już tutaj mu muruję tą wodę. O nie, no biedny, chciał sobie pole zrobić i ma taką lipę. Dobra, tu. Uwaga. Masz. To jest takie, kurde, zło, nie? Bo ja pyk... moja woda. Ja, patrz, znikła mu każda woda. Ciekawe, czy to zauważy w ogóle. W sensie, ja go na pewno zauważy, bo zacznie mu się to zarastać, nie? Ale widać, że póki co sobie normalnie robi. Nie ma żadnego przypału z tego powodu. No i sobie działkę rozwija. Patrz. O, dobra, kaje uwaga. Kaje woda. Jest, kurde, zauważył, że woda mu poznikała. Jest, daje nową. Uwaga, pyk. Dobra. Kurde! Dobra, postawił jeszcze raz. Dobra, myśli pewnie, że są jakieś zbagowane. O! Zerknął lekko. O! Kurde! Jak się ma! Mega dobre to jest, nie? Tak lubię trollować widzów. Uwaga, daję mu. Dobra, pyk! Jest git. Okej. Okay. Zaś mu to się wszystko. I bez wody znowu i od nowa, kurde, lecimy. Lecimy, kurde, w tango. Jest, kolejną dziurę robi. Dobra, słuchaj, musimy zrobić. O kurczę, ma ładną tą działkę. Teraz dopiero spojrzałem tutaj dookoła, co tu się kryje w ogóle. Elegancko. Tam kurde, to jest nie byle jaki zawodnik, że ja sobie muszę oddalić kamerę lekko, pyk. Coś takiego. Dobra. Dobra, zobaczmy, co możemy jeszcze mu zrobić w takim razie. Jak my możemy go strollować? Co byś myślał, co? No ja bym użył V-trolla. Troll. Dobra, to sprawdźmy, czekaj, jak on się nazywa? Xaveru. Xaveru. No zobaczmy, co my możemy mu tutaj dać. Możemy mu dać na przykład efekt LSD. A fake hack, co to jest? Nie wiem, szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak to działa, nie? Dobra, wytestuj to na mnie. Fake hacks? Dobra, no. czekaj, troll V4, tu. Fake hack, no. Ej! Co jest? Kaj, ty lecisz! Dobra, czekaj, wyłączę ci to. Nie mogę się zatrzymać. Dobra, czekaj, już ci doklikam. Możesz już? No, już mogę, no. Jest git, dobra, gdzie jest nasz Xaveru? Ej, zniknął nam Xaveru! Xaveru, tepam się do niego. O nie, on jest na spawnie! Może na spawna! Nie. Xaveru już wraca, spokojnie. Ale jakaś Aleksandra tu, jest już, tepnij się do mnie. Ta, widzę, dobra, robimy. On myśli, że ma błąd po prostu w Minecrafcie. A co żeś mu dał? Nic, a wrócił tu Xaveru. Że błąd, że rozumiem, z tą wodą, okej. Dobra, czekaj, bierzemy Xavera. Gdzie on jest? Tu, Xaveru i dajemy mu fake haka, uwaga, pyk. Odpal Aleksandrę. Poszedł, jak lato. Wyłączyłem. Aleksandrę odpalmy. Dobra, okej, Aleksandra, fake hack. Uwaga. Jak ruszy, poszło. Wyłączam jej to. Wyłączyłem jej. Poleciała gdzieś. Dawaj coś innego, na mnie przetestuj pierw. Dobra, uwaga, na tobie przetestuję w takim razie, co byśmy tu mogli zrobić. Demo. Nie wiem, o co chodzi z demo. Biorę na ciebie demo. Co się dzieje? Minecraft demo. Continue. Co ci wyskoczyło? Move, jakiś komunikat, że... Nie, to jest dupa. Dobra, to nie klikam tego. Dobra, sprawdźmy w takim razie może opcję hack user? Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi. Klikam to na tobie. Ej, świnie mi kliczą, jakiś hacking mam. Dobra, wyłączam to. Wyłączam to, dobra, czyli... Nie, to dalej trwa, zresetowałeś mi to tylko. Oha, dobra, czyli to... 10 sekund to trwa. Okej, dobra, to jest średnie w takim razie. Czekaj, coś innego przetestuję. Guardian, nie wiem co to jest, Herobrine. Ty, a dam ci Herobrine nie. Tornado, fake inventory? Ej, sprawdzam, fake inventory ci kliknąłem, co masz teraz? Nie wiem, mam jakiś... ale strasznie głośno teraz, bo mam, ja bym Minecrafta przeszedł.
Aha, okej, okay, że ci się kończy ten, okej, okay, rozumiem, czyli to długo trwa strasznie. Nie na będę tego klikać. Dobra, slippery hands, jakieś lepkie rączki ci mogę zrobić. Co to dawaj robi? Nie wiem. Dałem ci to. I nic? Dobra, nie wiem jak to działa, nieważne. W takim razie nie daję ci tego. A to? O, nic nie widzę. O nie! Wyjdź z tego! Wyjdź z tego, musimy to naprawić szybko! Co jest? O kurde, ale przypał. Szybko, buduj! Dobra, tu, murujemy to. Ja mam te lepkie ręce, ja tu łapię wszystko. O kurde, to ci do rąk to wpada. Dobra. Dobra, i tu miał drzwi. Dobra, uwaga, tak. Mi wszystko wypada z rąk. A, że ty nie możesz trzymać nic. O kurde, czekaj, wyłączę ci te lepkie ręce w takim razie. Dobra, już działa to wszystko. Dobra, zobaczmy ich. Xaveru dokonał w końcu swego. Zrobił pole z tym, że... Kurde, kusi wiesz, żeby to zamurować od nowa, ale on to będzie znowu robił, nie? To jest najgorsze. Dobra, spróbujmy go strollować w jakiś inny sposób. Więc bierzemy Xaveru i zobaczmy w takim razie może... może zróbmy jakiś... A co teraz masz? Właśnie w tym momencie loading terrain, jakby wyszedł z serwera. Możesz mi to wyłączyć? Tak. Wyłącz mi to. Wyłączyłem. Nic się nie stało, dalej mam loading terrain. Ej, dobra, i co jest grane? Zepsułeś mi Minecrafta. Jak to? Zepsułeś mi Minecrafta, po prostu nic nie mogę zrobić. Dobra, wróciłem. I co teraz? Co mówiłeś, że... Daj mi ten efekt. Dobra, już, moment. Wchodzę na serwer, bo musiałem zrestartować. A, też nie ma. Aha, okej. Okay. Nie mogłeś tego wyłączyć? No. O nie, to ja też będę musiał, jak mi to dasz? Nie, chyba, nie wiem. Po prostu musiałem zrestartować serwer. Nie ten, ale serwer. Dobra, TP Szczypson. No, a jestem. Dobra, no. Co byś chciał? Daj mi... No. Czy... dobra, to proszę cię bardzo. No. Masz, dajmy na to, to. Popatrz, co się teraz będzie działo z tobą. CO JEST?! O kurde, wszystko w TNT! Co dobra, tu się... używam tego na tym, na Xaverym. Czekaj, wyłącz mi to! Wyłącz mi to! Jak to się wyłącza? Ej, wszystko jest w TNT! Cały serwer! Włączyłem? Nie wiem, stary, dalej mam to TNT. To musisz wyjść z serwera. O nie, żartujesz sobie. A coś się naprawi? Dobra, czekaj, no to kichać to. Idziemy, gdzie jest ten Xaveru? Xaveru, uwaga, lecę do niego. Ej, dobra, gdzie... Kurczę, tu już wszystko jest w TNT, jak ja to wbiłem, dobra, nie? Dobra, ja mu daję tego trolla. Daj mu to. Dobra, uwaga. Uwaga. On będzie w ciężkim szoku, dobra. On będzie zawał. Dobra, patrz co się teraz dzieje. Właśnie to uruchomiło się u niego. Jo, jest w szoku. Zastyg teraz, zastyg. Ej, mi się to nie wyłącza, stary. To mi się nie wyłącza, rozumiesz? Muszę wyjść z serwera? Ale patrz, on zwiedza, szuka, patrzy na TNT. Wszystko się zamieniło w TNT. Pisze coś na czacie, bo ja mam włączony czat. Nie, jeszcze nie, ale mam pomysł, co by ci tutaj można jeszcze, też tak powiem... Tylko czekaj, ja wyjdę z serwera, żeby to załadować na nowo. Dobra, jestem z powrotem i dobra, co robimy teraz? Masz jakiś pomysł? No, ja mam bardzo dobry pomysł. Ej, dobra, uwaga, przejmij nad nim kontrolę. Jak to? Możesz zrobić tak, wpisujesz troll V4, nie? Wyszedł z serwera! O nie! No zaraz wejdzie, spokojnie. Dobra, dawaj, przejmuj nad nim kontrolę teraz. I zasadź za niego resztę tego. Albo przejmij nad nim kontrolę i zamuruj mu to, tego dirta. Mam! Biegam! Zamuruj mu dirta. Znaczy wodę jakiego dirta. Dobra, tu. Jest! Pyk! I oddaj mu kontrolę teraz. Znowu tak samo, tam musisz to samo kliknąć. Run, stop control. Dobra. Jest w szoku! Ucieka! Myślisz, że jest nawiedzony. Coś się wydarzyło. Stracił, znowu mu to całe pole się zwali. Powiedz, jakby coś napisał na czacie. A ja spróbuję, ja zrobię tak. InfC, zerknijmy w niego. Zobaczmy, co on ma w ekwipunku. Co tu się wydarzyło? Co to się stanęło? Co tu się stanęło? Wioska strzelił piorun. Ej, wioska strzelił piorun. Dobra, ej, biorę mu... U was też coś się dzieje? Napisał na czacie? O kurcze. Dobra, czyli nie jest świadomy. Trafiliśmy na widza, który nie ogląda mojego filmu z trollowania. To jest bardzo dobra informacja. Dobra, patrzę w InfC, zabieram mu wszystkie nasiona. Już nic nie może zasadzić. Stracił nasiona w tym momencie. A teraz zostanie ich 3 razy więcej.
Dobra, ja daję mu rakiety, co ty na to? Ej, on poszedł po nasiona i dostał... Co jest? Nie, zginie! Co jest? Wiatro zrobił! Co? Nie! Ej, dobra, to jest mocny zawodnik. To jest mocny zawodnik. Jeszcze raz mu to robię. Dawaj, jeszcze raz. Dobra, uwaga, zobaczmy jego umiejętności. Dawaj, Xaveru. Poszedł do góry. Uwaga, i znowu wiadro. Dobry jest. Ej, dobra, to nie jest widz w przypadku, dobra. Dobra, czekaj, zróbmy tak. Jeszcze raz na niego Troll V4 i zobaczmy, co my tu możemy jeszcze mu zrobić. Jest Cobweb, Tornado, Herobrine, Random Teleport, Demo, kurczę, co byśmy tu mogli mu zrobić? A zrobmy mu może jakiegoś... Ej, dobra, ten anti-cheat mnie kusi znowu, bo to było tak dobre. Leci w górę. Znowu go wywaliłeś do góry? 3, 2, 1, teraz nie masz wiadra. Zajisz, kurde. Ląduje? Oj, nie wyszło mu. Co jest? Ej, dobra, ale przeżył i tak. Mam laga, nie mogę nic zrobić. A, bo ja ciebie chyba... Zostaw mnie. Przepraszam. Ej, chciałem go zabrozić w powietrzu i kliknąłem sobie w twoją ikonkę w takim razie. Dawaj, ciebie dawaj, zabroziłem. Ja go wysadzam, dawaj, to jest mocne. Dawaj. Sobie, no. No, jestem dawaj, gotowy. Dobra, 3, 4, poszedł, teraz. Dobra. Jest, stoi! Ej, dobra, czekaj, spróbuję go odmrozić, jeszcze raz go zamrożę, czekaj, uwaga. Czekaj, ja też to zrobię, czekaj, dobra, no. Ale ja se kliknę dwa razy po prostu. No dobra. A nie, lecimy. O nie, spada! Dobra, co spadł. Robię? Nie, jednak jak ja klikam on freeze, to go jakby, to mi gasi ten ekran, nie jestem w stanie tego tak szybko zrobić. Dobra, no ale wrócił, zatrzymał się w powietrzu co? I wrócił. To się stanęło, no, jest kurde w szoku. Wyszedł z serwera. O nie, biedny, dobra, już go nie może, nie trolujmy. Dobra, zostawmy mu tutaj jakąś nagrodę w zamian za to jego, kurcze, dajmy poświęcenie. Mu kluczek. Rzucam mu 3 klucze i chyba już w tym momencie jest świadom tego, że został, prawda, strollowany. Oj, Xaveru, trzym się ciepło, oczywiście pozdrawiamy, możesz się zobaczyć na odcinku. A my polećmy do ostatniej osoby w tym odcinku, którą strolujemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u ostatniej osoby, jest to wpała. Ej, jaka dobra, to jest w ogóle... Ten, działka zrobiona, niesamowite to jest. I jest tutaj rajd rozpoczęty, więc zobaczmy, w którym miejscu jest ten rajd, że on tutaj nie może wejść. A próbuje ewidentnie. Ej, to nie jest jej działka. To nie jest jej działka? Ona wbiła na nie swoją działkę? Tak, to nie jest jej działka, ona nic nie może zniszczyć. Faktycznie. Dobra, to w takim razie potrolujmy ją w takim razie w jakiś sposób. W takim razie lecisz w powietrze, no i tyle. Nie, bo ona na pewno zginie, nie dawaj jej tego, daj jej anti-cheata. Uwaga. Co ona robi? Dlaczego ten anti-cheat nie działa tak jak wtedy? Dobra, bo... testujemy coś, patrz teraz, co się będzie działo. Co ty robisz? Co to jest? Radzi się, kto ma. Nie! O nie! Co jest grane? Dobra, no ale co z tymi kowadłami? One znikną? Ej, wyłącz to! Wyłączyłem. Ej, ona zebrała chyba masę kowadeł, wiesz? Z 10 kowadeł ma. Czekaj, wpała, zobaczmy. Ma 31, zabrałem jej to wszystko. Ej, dobra, przyszedł jakiś gościu, nie? A ma komadła, tak raz ranę. Pomyśli sobie, że to ona mu zrobiła. Dobra, Troll V4, zobaczmy, wpała i teraz dajmy jej coś innego, czekaj. Fake hack, robimy to. Uwaga, jest, kurde, jest w gazie. Poszło. Wyłączę jej to. Okej, włączyłem. Gdzie ona jest w tym momencie? Ej, znikła mi, a tam jest. Dobra, tutaj sobie biega. Dobra, słuchaj, robimy taką akcję, bierzemy ją. I robimy, ja robię start control. Dobra, patrz, przejąłem radnią kontrolę. Patrz, będę cały czas skakać. To czekaj, bo ja mam radnią kontrolę. Wyszedłem. Patrz, będę cały czas skakać, patrz. No i fajnie, kurde. Kto nie skacze, ten nie lubi, zamula. Prawda, kidowic. Co powiedziałeś? Patrz, zamula. A, okej, dobrze. Dobra, i co, i skacze se? Skacze, rozwal te kowadła. Dobra, weź i wyłącz jej to skakanie, a ja, o kurczę, Kamila jakiegoś kliknąłem, nie. Wejdźmy sobie w... Gdzie ona jest? Tu, wpała. I teraz tak, dajmy jej może jakieś... Coś, czego nie dawaliśmy, kurczę, tornado mnie kusi, ale... Ale to destroy... No nie, to jest destroy the map, nie, zdestroy... Rozwaliły mapę po prostu, bez sensu. Dobra, zróbmy w takim word? Razie... Spooky word, dobra, to się na to testujemy teraz. Dobra, a co? Uwaga. Co się teraz dzieje? Ej, tu jest next page jeszcze! No tak, co? No spooky word. O kurcze. Zobacz, co ci jest. Nie wiem, co mi jest. Nic daj mi nie jest. Efekt. Nic się nie dzieje. Miało być chyba spooky, czyli jakiś straszny świat, ta? No, ale nic się nie stało, więc niestety nic. Ale dobra, czekaj, jeszcze raz, patrzę na tą next page, bo tutaj nigdy nie widziałem. Vomit? Infinity loading? O nie, to wiem, co to mi dałeś, to wiem, co to jest. Spooky word? No, nie da się wyjść. Tak.
Mad Coast. Ej, dobra, dajemy to. Co się teraz wydarzy? Uwaga. Uwaga, i co? Co się z nim wyprawia? Ej, ja nie wiem, co się dzieje. Szczerze mówiąc. Ej, nic się chyba nie dzieje. Czekaj, dam ci efekt pewien. Powiedz mi, co się dzieje. Dobra. Ej, krowy mi tu nałapie. Co? Te krowy biegają tu jakieś na silverfishach. Dobra, a jak teraz to wyłączę, to co się dzieje? Dalej biegają? Krowy sobie biegają, no na silverfishach. Bo my chyba to tak widzimy, a oni widzą po prostu krowy, które ich atakują, tak mi się wydaje. Ojeny, dobra, słuchaj, na sam koniec myślę, że możemy, że tak powiem, wyrzucić w powietrze, w pałę, więc uwaga, roketa jej wale, poszła. Poszła w kosmos. Leci w dół. Dobra, git! Dobra, i czekaj, pokażę jej się teraz, pokażę jej się. Pyk. Siemano. Czekaj, patera. No. O kurde, nie działa to. Daj unfreeze. Czekaj, dobra, uwaga, Troll V4. Wybieramy, gdzie ona jest? Ej, znikła mi, a nie, tu jest, dobra, unfreezuję. Siu, poszła jeszcze wyżej. O nie, i teraz zginie. Nie, padła, najgorzej, dobra, tepnijmy się do wpały w takim razie, zobaczymy, gdzie ona w tym momencie się w ogóle pojawi. Wpała, gdzie ona jest, na spawnie, dobra. Słuchaj, dajmy jej w takim razie klucze, pokażmy się jej, halo wpała, siemano. Rzucam ci 3 klucze, proszę bardzo, to jest dla ciebie, baw się dobrze, a my widzowie w tym momencie kończymy odcinek i widzimy się w następnym odcinku strollowania. Serdecznie was zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji i napisania miłego komentarza, elo.